kupujemy Hammera. Oh shit, mogę go kupić, mam nadzieję, że się uda. Jest, kupiłem. Hammera sobie kupiłem, ja nie mogę, tyle na niego tyle polowałem. To jest chyba jedyny hammer, jaki można mieć w tej grze. Robimy hammera Pudziana, a Pudzian ma, ale on nie ma H1, on ma chyba H2 albo H3. Nieźle, ty, robimy go. Hammera na koło, oszaleliście, jakie koło. Cyk, szerokie kapcie, bo tu mocy będzie dużo, oj, będzie. Na drifta go? Wiesz co, tutaj nie ma opon driftowych nawet. To bardzo ciężko będzie go na drifta zrobić. Spróbujemy go odciążyć na maksa, zrobimy go na te, na offroady. A, jeszcze jakieś malowanie mogliśmy sprawdzić do niego. Same hamery będą. Oleż wielki ten samochód. Jezu, jaka buda! Patrzcie, jak klasycznie w środku, nie? Tu jakiś mikrofon mamy, co to jest? Jakie wielkie lusterka! Wsteczne. W sensie boczne, nie? Joki wielki to jest, kozak. To powinna być ciężarówka. No to chyba tak jest, że jak robimy prawo jazdy, to musimy oddzielne prawo jazdy na hamera zrobić. Czy nie jest specyficznie na hamera, tylko na ten, na ciężarówki, nie? Samochody ciężarowe. Bo tu już powyżej 2,5 tony, nie? Do 3,5 tony mamy powyżej tej wagi, więc to musimy mieć na ciężarówki kwalifikacje. Ale nikt mnie na pewno z trasy nie zepchnie. Siema Szczepan. Ale powiem wam jedno, on będzie bardzo przyczepny. Nie będzie jakiś najszybszy, ale na pewno nikt go nie zepchnie. Siema Marek. Patrzcie, jaki jest wielki, jaka buda. Wiecie co, nic nie widać zza tej budy prawie, ale... Czy my musimy cokolwiek widzieć, co jest przed nami? Innych graczy na pewno nie, bo ich po prostu potrąci, nie? Ale się muli na tym starcie. Patrzcie, wszystkich po kolei. A on tak nie brzmi, bo te wut-tu-tu-tu-tu to jest bardziej do silników japońskich, nie? Albo do... no do rzędowych w ogóle. A nie V8 jakichś hardkorowych, 7-litrowych, jak tutaj mamy. Także to jest najwyższy poziom trudności tych botów. Gdy jeździ się samemu, to one nie są takie przesadzone, ale gdy jeździ się w kooperacji z kimś, to one zaczynają się bugować. I bardzo ciężko je nieraz jest przegonić. Ale samemu to są... są dobre do zniszczenia. Przeważnie dostosowują się do poziomu samochodu, jaki mamy wyposażony, więc... Pamiętam, że w Forza Horizon 2 najwyższy poziom nie do pokonania był dla mnie bardzo trudny, ale ja też tam wybierałem jakieś strasznie trudne samochody do jazdy. Tam miałem chyba... ojej... tam miałem chyba Koenigsegga jakiegoś, Agerę. Pamiętam, że był taki jeden wyścig. Potem LaFerrari jeszcze wybrałem. I strasznie ciężko było mi objechać te boty. A tutaj jest całkiem spoko. Właśnie jakieś nowe Ferrari ma wyjść, nie? Czy zamówiłem kebaba? Dzięki Bob Harley za donate na superchacie. Nie zamówiłem kebaba. Ale poszedłem dzisiaj do pierogarni i zjadłem pierożki. Bardzo dobre były. Zamówiłem ruskie.
Ja myślę, że dzisiaj jest dobry moment, żeby zrobić zlot tych hammerów, co? Tak, to jest zdecydowanie dobry pomysł. Także szykujcie się. Szykujcie się na mały zlocik. Mały, szybciutki zlocik hammerów. Do konwoju. Tak, zaraz będę Bigoseł zapraszał. Zrobię ponownie tą sesję. Ona chyba już tam jest utworzona i ludzie czekają. Kwestia tylko właśnie zaproszenia. No i udało się wygrać. Dobry ten samochód chyba jest. Nasze polskie, ruskie pierogi. Co? Customs donate? Nie, wbrew pozorom tej kasy z donate'ów nie ma aż tak dużo. To jest przeważnie tak, na przykład wczoraj Adam wysłał mi 100 zł. I tak wszyscy myślą, wow, 100 zł, Lucek dostanie 100 zł. A ja się cieszyłem, bo ktoś te 100 zł przeznaczył dla mnie, ale tak naprawdę z tego dostaję 50% tylko. Bo 50% zadał sobie YouTube, nie? I tak samo z waszych donate'ów też widzicie, że to ktoś tutaj wysyła powiedzmy 5 zł, no to ja z tego nie mam 5 zł, tylko 50% z tych 5 zł, czyli 2,50 powiedzmy, nie? Więc to też nie jest tak, że się zarabia jakieś wielkie pieniądze na tych donate'ach, gdzie tutaj ludzie u mnie naprawdę dużo nie donate'ują, no dzisiaj wyjątkowo może więcej osób, ale tak to, nie wiem, no, nie ma jakichś wielkich pieniędzy z tego. Także, jak ktoś mi mówi, że ja zarabiam kasę i utrzymuję się z donate'ów, no jest to miłe, jak ktoś ci wpłaca kasę, oczywiście, no nie ma coś co ukrywać i jestem z wami szczery, tylko no też nie możecie mówić, że ja robię te live'y dla donate'ów. Ja cały czas mówiłem od zawsze, zanim jeszcze włączyłem donate'y i jak streamowałem na Hitboxie, czy na Twitchu, czy tam jeszcze na innych, ja w sumie tylko na Twitchu i Hitboxie streamowałem, że po prostu bardzo to lubię i lubię mieć kontakt z wami. A też czasami odcinki są właśnie ciekawsze, dlatego że wy mi podsuwacie tutaj pomysły, nie? Na różne rzeczy, które możemy razem zrobić. I też widzę, czego wy oczekujecie i co chcecie zobaczyć na, powiedzmy, w Fordzie, tak? Albo jakie samochody wziąć i tak dalej. Próbowałem wyprzedzić te boty niezwyciężonym. To weź sobie lepszy samochód, Kuba, i tyle. Na przykład sponsor kosztuje 15 zł, a dostajesz 12. Nie, właściwie Szczepan, ja dostaję z tego 7, z tych 15, wiesz? Ale jak się wysyła na przykład PayPalem przez Tip and Donation, to wtedy dostaję 100%. To zależy, bo SMS-y, PaySafe, karty, te wszystkie płatności są opodatkowane przez serwis, przez obsługę, ale PayPal... No tak, Szczepan, tylko 50% z tego mam, z tych 15. Także to nie jest tak, wiecie, różowo, jak wy sobie myślicie. O, 25 zł dostał. Następne 25 zł, to już ma 50, wow. Nie ma tak. Poza tym w skali innych zarobków na YouTubie to naprawdę nie jest dużo i... Ja nie lubię się tak chwalić i szastać kasą na lewo i prawo, dlatego jeżdżę sobie takim starym Volvo. Teraz w naprawie było i sobie tam powymieniałem rzeczy, ale nie jestem tak, żeby sobie zaraz jakieś Nike kupować albo jakieś drogie rzeczy. Nie lubię się chwalić takimi rzeczami. Uważam, że to jest strasznie puste. Chociaż na przykład lubię wam pokazywać sportowe samochody, tak? Ale kwestia takiego szpanowania tym, no nie wiem, mnie to nie kręci i zarabiam tam swoje pieniądze, wiadomo, jak każdy coś tam próbuje. Dzięki za donate, tak na marginesie. Ale no, żyję sobie skromnie. Mam małe mieszkanko. Nie wiem. Od czasu do czasu, raz na miesiąc, pozwolę sobie na sushi, bo z moją dziewczyną uwielbiamy, tak? Ale to jest jedyna taka... To jest jedyne takie coś ekstra w moim życiu, bo przeważnie... Siedzę tutaj u mnie w mieszkanku i tyle, no i robię te YouTuby dla was. I tam mam jeszcze parę innych biznesów sobie porobionych. I z tego żyję, no. No nie ma jakby jakiejś wielkiej tajemnicy. Która gra lepsza? W GTA nawet nie próbuj grać, bo to jest studnia do tracenia pieniędzy, naprawdę. Tutaj jest taki szczyt. Na którym samochody już... O, właśnie. Trzeba się z rozpędu wpierniczyć.
nie wszystkie samochody tu wjadą, tylko te naprawdę mocne. Trzeba próbować. Tu się bardzo dziwnie już jeździ. Nie wiem, czy uda nam się zrobić ten zlot tutaj. Może nie wszyscy wjadą. Wjadą tylko najlepsi, o. Dobra, mi się udało na razie. I tutaj gdzieś jest ten szczyt. Nie wiem, czy my się tu poustawiamy. BMW i8 tuning. Cześć, bo się ślizgamy tu. Musimy jakoś się, dobra, zjedziemy kawałek tutaj niżej. O, gdzieś tu. Patrzcie, Audi nawet przyjechało. O, tu jest przyczepnie już. Tutaj zrobimy sobie zlot na szczycie świata, zobaczcie. Zobaczymy z tym BMW. Chyba robiłem już tuning BMW. To może sobie jak się wcisnął na Krzysia, zobaczcie. Proszę bardzo. O, tu mamy Cheap Gang. Zobacz. Zarypiaście. Dzięki Patryk, że przypomniałeś. Sprawdzimy po wyścigu. Patrzcie, wszyscy mają... wszyscy mają w tych barwach wojskowych. Chciałem powiedzieć, że to jest Range Rover? Chyba tak. Blower. Nie wiem, jak się to czyta. Ja będę mówił blower na niego, okej? Także wszyscy prawie wojskowe, oprócz tego tutaj jednego żółtego. O, wow, co się tu zrobiło? A, ej, prawie wszyscy tu wjechali chyba. Mount Event. Możemy tak nazwać tą górę. Zamiast Mount Everest to Mount Event. I tu będziemy robić jakieś zloty samochodów terenowych. O, tak możemy zrobić. Jak się nazywasz na Steamie? Chyba mów po ludzku? Chyba tak. Fajny zlocik wyszedł. No, tak z dupy powiedziałem o tym miejscu. Okej, może coś takiego. Może coś takiego. Ja nie wiem, jak wy to robicie, że zawsze się tak fajnie ustawiacie do tych zdjęć. Kurde. Nie mam pomysłu, jak tu inaczej zrobić to zdjęcie, żeby było dobre. Musiałbym mieć tu Grzecha, no. On by tu ustawił. Lucek fotograf. Zobaczymy, Maciek, spokojnie. No i dobra, jedziemy na jakiś wyścig, ustawimy sobie jakiś cel naszej podróży. Ktoś tu w ogóle jeszcze jedzie do nas chyba? O, tu jest jakiś gracz. No dobrze. Weźmy sobie, tu jest niedaleko Tour de Podlasie, ale dajmy sobie spokój z nim. O, to sobie pojedziemy. Jedziemy. Mamy cel, jedziemy. Jak to wygląda? Kurde, każdy w swoją stronę pojechał. Ten już koziołkuje. Turla się. Pielgrzymka. Pielgrzymka do celu, no. I cyk. Jadą tu hamery. Musimy wziąć tylko hamery. Tylko hamery będą mogły wziąć udział w tym wyścigu, ok? Mam nadzieję, że uda mi się to ustawić. Dobra, lecimy. Wszyscy posłapowane mają. A Dawider ma zwykłe. Dasz radę, no. Jesteś dobrym zawodnikiem, to. Oj, będzie tu stłuczka? Dobra, ja się skupię na drodze, bo tutaj będzie trochę ciasno. A my samymi hamerami. No, nieźle. O! Ciw, dokładnie tak, ascetyczny. A ty, ascetyczny, w co teraz grasz? Pamiętam, jak z tobą grałem dużo w GTA Online kiedyś. Żeśmy tam hajsy robili grube. Paczki żeśmy dostarczali i tak dalej. Fajnie się grało kiedyś.
szeroki koks, nie? Skąd masz hamera? Teraz można go kupić w Forzatonie, w Forzaton Shop, wiesz? W sklepie Forzaton, koniecznie sobie kup. Zrób auto mojego taty, Dodge Charger Daytona z 2013 roku. Wow, twój tato ma taką furę? Zajebiście, stary. Dawaj namiary do taty. Chętnie bym się przejechał taką furą. Oh shit, wołaj go tu na streama. Zaraz robimy z nim wywiad. Czy Audi A3 jest? Chyba S3 jest jakieś. Ale nie ma tego słynnego Sebiksowego chyba. Jest Toyota Yaris? Nie wiem. Chyba nie ma. Jakie zakończenie w ogóle. Czwarta pozycja. No nieźle mi poszło. Nie powiem, że nie. Między pasażerem tutaj na tych przednich siedzeniach a kierowcą jest chyba z jakieś dobry metr szerokości. Nie wiem. Nie mogę go kupić, Hamera. Spoko, mam ten sam ból, Kuba, bo ja nie kupiłem... Nie kupiłem limuzyny. Metro Exodus właśnie. Na pewno będę grał w Exodusa. Bo giera jest naprawdę bardzo ciekawa. Tylko nie wiem, czy mi pójdzie na moim kompie, jak myślicie?